Według oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Macron zdobył 23,75% głosów, Le Pen 21,53%, François Fillon 19,91%, a skrajnie lewicowy Jean-Luc Mélenchon 19,64% głosów. To oznacza, że o tym, kto ostatecznie zostanie prezydentem Francji, zdecyduje druga tura wyborów zaplanowana na 7 maja. Zwycięzca Emmanuel Macron podziękował za oddany głos i wyraził nadzieję, że Francuzi są gotowi na zmiany, jakie proponuje. Drodzy rodacy, dzisiaj w niedzielę 23 kwietnia tak wielu Francuzów zdecydowało się, że odda swoje głosy, ponieważ kraj przeżywa bezprecedensowy moment w historii. Naznaczony przez terroryzm, wyzwania gospodarcze, cierpienie społeczeństwa i pilne potrzeby środowiskowe. Społeczeństwo opowiedziało się za zmianami, głosując na mnie. Z wyniku uzyskanego w pierwszej turze zadowolona była też kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Zrobiliśmy pierwszy krok, który zabierze Francuzów do Pałacu Elizejskiego. Ten wynik jest historyczny. Zobowiązuje mnie ogromna odpowiedzialność obrony narodu francuskiego i suwerenności. François Fillon, który w niedzielnym głosowaniu zajął trzecie miejsce, oficjalnie prosił swoich wyborców o poparcie liberalnego i prounijnego kandydata Emmanuela Macrona. Uważam, że ekstremizm może przynieść tylko problemy i podział Francji. Nie mam innego wyboru, ale muszę zagłosować przeciw temu i swój głos oddam na Emmanuela Macrona. Jean-Luc Mélenchon, kandydat skrajnej lewicy, zaatakował zwycięzców, sugerując im współpracę z Rosją. Oligarchowie są zadowoleni. Nic nie jest dla nich tak dobre jak druga tura wyborów pomiędzy dwoma kandydatami, którzy nie chcą pochylić się nad zagrożeniami, jakie dotykają naród francuski. Wielu Francuzów jest zaskoczonych wynikami wyborów i zepchnięciem na margines dotychczas dominujących partii politycznych. Dla mnie to upadek tradycyjnych partii. Ludzie mają dosyć tych partii, które cały czas były na scenie politycznej. Chcą czegoś innego. Jestem za Macronem, ponieważ ma on poglądy, które są zbieżne z moimi. Nie chcę, aby Marine Le Pen była prezydentem republiki. Wczoraj po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów na ulicach Paryża doszło do zamieszek wywołanych przez lewicowych ekstremistów. Zbigniew Stefanik, korespondent Telewizji Republika we Francji, uważa, że wygrana Macrona w pierwszej turze jeszcze niczego nie przesądza. Prasa oczywiście pisze o tym starciu sił republikańskich z siłami antyrepublikańskimi, antydemokratycznymi. Główne gazety wskazują, że to właśnie Emmanuel Macron jest tym kandydatem, który reprezentuje w tym momencie republikę i system demokratyczny. Jednak w mojej opinii Emmanuel Macron prezydentem czuć się jeszcze nie może. Wynik jeszcze nie jest przesądzony i będzie trzeba poczekać właściwie do wyników drugiej tury wyborów prezydenckich, aby przekonać się, kto te wybory wygra. Wybory prezydenckie we Francji z zainteresowaniem śledzi cała Europa, nie inaczej jest w Polsce. Te wybory we Francji mają znaczenie absolutnie fundamentalne dla Unii Europejskiej i dla Polski. Dobrze, że w drugiej turze jest kandydat centrowy, proeuropejski. No, najgorsze by było to, gdybyśmy mieli tylko do czynienia z kandydatami ze skrajnej lewicy, ze skrajnej prawicy. Bez niespodzianek i Monsieur Macron i Madame Le Pen byli raczej faworytami do przejścia drugiej tury. Zwracam tylko uwagę, że ponad 40%, sporo ponad 40% Francuzów zagłosowało za kandydatami, którzy nie chcą Francji ani w Unii Europejskiej, ani w NATO. Adrian Stankowski, publicysta Gazety Polskiej Codziennie, który kilka lat spędził we Francji, uważa, że Francuzi zagłosowali za zmianą, ale nie tak radykalną, jakiej chce Marine Le Pen. Warto odnotować, że również kandydat skrajnie komunistyczny, skrajnie lewicowy, pan Jean-Luc Mélenchon, również uzyskał bardzo dobry wynik, powtarzając te same w zasadzie hasła, co pani Marine Le Pen. Hasła, które są niebezpieczne dla Polski, bo oznaczają współpracę z Rosją, wyjście z NATO i wyjście z Unii Europejskiej. Według profesora Kazimierza Kika druga tura wyborów odbędzie się na zasadzie siła złego na jednego, czyli wszyscy przeciwko Marine Le Pen. Establishment liberalny i socjaldemokratyczny okazał się niewiarygodny i w to miejsce wchodzi outsider polityczny Macron,
której nie ma za sobą żadnej siły politycznej. Nie stoi za nim żadna partia polityczna, którą by on reprezentował, co oznacza, że druga tura odbędzie się na zasadzie wyboru taktycznego. Wybór taktyczny oznacza, że wszyscy sprzymierzą się przeciwko Frontowi Narodowemu. We wczorajszych wyborach frekwencja była rekordowo wysoka, bo wyniosła 80%. Wobec skrajnych emocji, jakie budzą Macron i Le Pen, można spodziewać się, że 7 maja ten rekord zostanie pobity. Rafał Potocki, Telewizja Republika.